Mamo! Mamo! Mamo, gdzie ty jesteś? Mamo! Mamusiu! Córeńko! No mamo. Jest! Ale czemu ty tak płaczesz, kochanie? Co się stało? Bo ja miałam taki sen. Było tak dużo ludzi, tyle i tyle, a ciebie nie było. Jestem, kochanie. Mamo! Siedziałam w ogrodzie i czytałam książkę. Jestem już, przecież to był tylko sen. Przecież zawsze przy tobie jestem i będę. Tak? No oczywiście. No już, uspokój się. Mam pomysł, ale musisz się uśmiechnąć. Proszę. No, zobacz, tyle słońca w całym mieście. O. Pójdziemy na lody? Lody? Mhm. Mamo, 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 ja uwielbiam lody. Truskawkowe? Ojejku, truskawkowe lody. Mamo, pójdziemy na lody. No pewnie, że pójdziemy. Ale słuchaj, no nie możesz iść przecież w piżamie. Nie mogę, nie mogę. Ubieraj się szybciutko, dobra? No, poczekasz na mnie, mamo, lody? No poczekam. Mamo, mamo, tak? Truskawkowe? Truskawkowe, ale... Lody? Załóż ładną sukieneczkę. Tak, mamo. I uczesz się ładnie. Dobrze? Tak mówię, mamo. Jeszcze zęby umyj. Słyszysz? Och, ta moja córeńka. Taka mała, bezbronna. Tak mnie jeszcze potrzebuje. A dopiero co przyszła na świat i tuliłam ją do piersi. A teraz już sama się potrafi ubrać. Uczesać, umyć zęby. I za chwilę nawet się nie obejrzy, kiedy będzie dorosłą kobietą. Taką jak... Nie, nie taką jak ja. Ona nie może być przecież taka jak ja. Ona będzie sobą, tylko... Gdzie ja wtedy będę? Jak ja sobie z tym poradzę? Jak ja to wszystko zaakceptuję? Ale co ja mówię? Przecież najważniejsze, że będzie szczęśliwa. Że ułoży sobie wszystko tak, jak chce. Ja jej nic nie będę dyktowała. Będę ją zawsze wspierała, będę przy niej. I będzie zawsze w moim sercu, nawet kiedy już odejdę z tego świata. Nawet wtedy będę czuwała nad nią. Jak taki anioł rozłoży nad nią skrzydła, bo będzie zawsze moją córką. Ach, wzruszyłam się aż lody. Córeczko! Córeczko, co ty tak długo, kochanie? No przepraszam, czy mogłabyś? Ile można czekać? Zrozum mnie źle, w twoim głosie można zakochać się. Gdy Natalia śpiewa, słońce świeci, świat się kręci, budzą się do życia chęci. Byliśmy dziećmi, to są z tamtych dni wspomnienia. Arne Jantar, głos na nowo dziś rozbrzmiewa. Śpiewajmy razem, refren wszyscy zgracie. Słoneczny ryb przynoszą siostro i bracie. Dzień, wspomnienie lata. Szukam!
takiego prawa, ani ustawy. Nikt nie odciągnie mnie od zabawy. Nareszcie tyle słońca w każdym mieście. Chicago, Londek, Zdrój, czy w Budapeszcie. Ja jeszcze nie skończyłem swego wywodu. Nie potrzebuję szukać przyczyn i powodów. Fanki filą, człowiek roku, nie udaje proroka. Wręcz traktuje wszystko z przymrużeniem oka. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jest nam niezmiernie miło. Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na piątej już edycji projektu dla niecodziennych kobiet Dnia Codziennego. Jestem kobietą. To projekt mający na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości, samoakceptacji oraz pokonywania własnych ograniczeń. Do projektu zapraszamy zawsze kobiety bez względu na wiek, bez względu na doświadczenia. Nieważny jest rozmiar ubioru i nieważny jest wzrost. A to dlatego, że pragniemy tym podkreślić, iż każda z nas jest jedyna, wyjątkowa, niepowtarzalna, niecodzienna w swojej codzienności. W każdej z edycji poruszamy również trudne tematy, które nas dotykają. Dzisiejszego wieczoru relacja matki z córką. Temat, o którym dość rzadko mówimy, a jednak okazuje się, że dotyczy wielu z nas. Ada. Słucham. Wiesz co, ja sobie tak myślę, że ja właściwie, to ja jestem tylko córką. Ja mam dwóch synów. No fakt. I tak patrząc na próby do tego wydarzenia i to, co się tutaj działo w tym środku kultury, to tak się zastanawiam, czy to dobrze, czy to źle? No może spróbuję ja tobie na to odpowiedzieć, bo ja jestem i córką, i matką córki. No właśnie. Ale, zaraz, tak? Zaraz. Ja już mam jedną synową. O. I ona jest dla mnie jak córka. A ja może będę miała wkrótce. Ha, no fajnie to. Pięknie, ale do rzeczy. Do rzeczy. Mhm. Widzieliście już Państwo na scenie bohaterki dzisiejszego wieczoru, matki i córki. To była pierwsza odsłona. Oczywiście tradycyjnie, jak w każdej z edycji, poszły boso, aby przypomnieć sobie, jak to jest wspaniale być dzieckiem i jak wspaniale pobiegać boso po trawie. Przed Państwem wieczór pełen wrażeń i emocji. Przy muzyce Anny Jantar i Natalii Kukulskiej. W barwnych i wiosennych stylizacjach.
Dzisiejsze wydarzenie poprowadzą dla państwa. Co ty robisz? A, nie pytaj. Pomysłodawca, reżyser, stylistka, wykładowca, coach, choreograf, montażystka, menadżer, scenarzystka, doradca, pocieszycielka, kierowca, dostawca, telefonistka, kasjerka, twórca postów, rolek, filmów, kobieta, baba, siłaczka, koleżanka, kreatorka, niecodzienna Adriana Jabłońska. Przygotowałam się. Tego nie było w scenariuszu. Dziękuję ci, Asiu. I oczywiście oto ta, można tak na pierwszy rzut oka, wątła, drobniutka istota, ale tak naprawdę bardzo silna kobieta z ogromną empatią. Mówiąca często bez ogródek to, co w danym momencie myśli i z czym się nie zgadza, ale ja to bardzo sobie cenię, bo dzięki temu każda kolejna edycja nabiera jeszcze większego znaczenia i pikanterii, więc została moją, to jest trzecia nasza wspólna edycja, moją asystentką, choreografką, bo na pewno pasja do tańca łączy nas wspólnie. Joanna Urbaniak-Woźniak. Tego też nie było w scenariuszu. Jak to nie? Dobrze. Drodzy państwo, to co? Myślę, że czas na kolejne odsłony, ale tak to się wszystko zaczęło. Do twarzy mi w niej odsłonię się dziś. Będę cała sotę, żebyś uwierzył mi. Rozbiorę się z warstw, a tak na każdy zmysł. Bieguny dwa, już od głowy do stóp. Próbuję swych sił, dzieląc ciało na pół. Pełen sprzeczności smak, poczuj cukier i sól. Dobrze ją znam i wiem, czego chcę, bo ten przekorny głos kobietą we mnie jest. Robić nic na siłę. Teraz ja wybieram to, co lubię.
spokój w głowie, gdy się kładę. Mała rzecz, zgubiłam listę życzeń, wezmę to, co mi przyniesie nowy dzień. Więc już nie muszę mieć, nie muszę mieć. Cieszy mnie. Mała rzecz, więcej już nie muszę mieć, nie muszę mieć. Cieszy mnie, mała rzecz, mała rzecz. Jeszcze nie wiem, jaka jesteś. Jeszcze nie wiem, chociaż chciałabym. Tyle chcę. Chcę ci powiedzieć, że braknie mi słów i śmieję się. Jedno wiem, że iść przed siebie chcę z tobą na dobre i na złe. Spójrz dookoła. Spójrz, ile czeka na nas ziemi, ile nieba. Spójrz dookoła, spójrz, ile słońca mam w prezencie. Mam dla ciebie, córeczko. Kto mnie będzie pytać, z jakich kwiatów moje imię i z kim będę witać usypianie dnia? Komu będę milczeć to, co zdradzą moje oczy i kto mi odkryje intymny świat? Napotykany ukradkiem wzrok, doznany dreszcz zachwytem rąk, ciepłą melancholię, śmiech poprzez łzy i drżenie ust, przelotny brak potrzebnych słów. O kim będę mówić kwiatom i przydrożnym drzewom? O kim będę może zbyt często śnić? Mamo? Czasami już nie nadążam za tym, co czuję. Chcę znaleźć właściwy smak, więc znowu próbuję. Myśli zabrały na wyścig zmęczone ciało. Pełne roboty mam ręce, ciągle mi mało. Ale lato ma to, że znowu mi się chce. O! Zła, to co ci przynosi czas. Może właśnie to cudowne lata. Wszystko w sobie masz. Jest dobrze tam, gdzie nas nie ma, myślałam sobie, yeah. A trawa bardziej zielona po drugiej stronie. Zobacz przecież to o tobie film. Zagraj w końcu główną rolę w nim. Powiedz sobie kiedy, jak nie dziś, ani kroku w tym. Przynosi czas. Może właśnie to cudowne lata. Wszystko w sobie masz, tylko zła. To co ci przynosi czas. Może właśnie to cudowne lata. Wszystko w sobie masz. Słab, to co ci przynosi.
to cudowne lata. Wszystko w sobie masz, tylko twarz. To, co ci przynosi czas, może właśnie to cudowne lata. Wszystko w sobie masz. Tak!
Ziemia się zieleni nam i słońce idzie drogą. Na początku i u kresu dnia wszędzie chcę być z tobą. Bielą się południa nam, mroczniają wciąż północę. Nienazwany jeszcze mamy świat ścieżki i manowce. Mój każdy dzień jest twoim dniem. Chcę z tobą gdzieś przed siebie biec. Codziennie żyć na nowo i od nowa. Gorące serce z sobą nieść. Przyjaciół najwierniejszych mieć. Bez przerwy gubić drogę i znajdować. Chcę wierzyć w każde z dobrych słów. Przegrywać i wygrywać znów. Na jedną kartę stawiać, palić mosty. Do nieznajomych pukać bram. I kiedy zechcę, ruszać tam. Gdzie oczy poniosą. Idzie noc z odległych pól. Zapada pod drzewami. I jeszcze tyle wymyślimy ról, których nie zagramy. Nowy dzień otwiera się, dojrzewa kłos nad ranem. To, co dobre, na pamiątkę weź. Wszystko jest przed nami. Mój każdy dzień jest twoim dniem. Chcę z tobą gdzieś przed siebie biec, codziennie żyć na nowo i od nowa. Gorące serce z sobą nieść. Przyjaciół najwierniejszych mieć. Bez przerwy gubić drogę i znajdować. Chcę wierzyć w każde z dobrych słów. Przegrywać i wygrywać znów. Na jedną kartę stawiać, palić mosty. Do nieznajomych pukać bram. I kiedy zechcę, ruszać tam, gdzie oczy poniosą. Let
lepiej późno niż wcale. To ja, zatrzymaj mnie, lepiej późno niż wcale. Oh, oh, oh no. Mamy dla siebie siebie, róże na jasnym niebie. Dzień w otwartych drzwiach, migotanie barw. Mamy dla siebie piękno oczu, codzienne święto. Miasto bliskie nam, przystań czterech ścian. To nasza sprawa, jaki znamy świat. Pięknieje w oczach tyle zwykłych miejsc. Wchodzimy razem w pejzaż swoich lat. Na wiarę, niewiarę. Niepewność dwóch serc. Nie szukaj wiatru, czy przy polu wiatr. Nie szukaj szczęścia, gdzie szeroki świat. Nie szukaj jabłek, gdy się jabłoń stroi w kwiat. Możesz tylko o tym śnić, a więc swoją drogą idź. Ja jestem blisko, popatrz w oczy mi. Ja jestem blisko już od tylu dni. Ja jestem blisko, a więc porzuć tamte sny, choć szukają ręce rąk. Szczęście czasem jest o krok. Już na krok czekałam jak we śnie, abyś ty objął mnie, więc teraz już wszystko wiesz. Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Niech na nas gapią się. No i co? Każdy o tym wie, że ty też kochasz mnie, więc wszystkim na złość przetańczmy tę noc, bo życie tak krótkie jest. Ja za tę noc chętnie oddam pięć najpiękniejszych. Taki gest dzisiaj mam.
na krok. Czekałam jak we śnie, abyś ty objął mnie. Więc tak, jak chce los, przetańczmy tę noc, bo życie tak krótkie. Kiedy jesteś obok, wszystko zmienia się. To, co dobre między nami, przekonuje mnie. Kiedy tylko jesteś obok, wtedy czuję, że mogę wszystko, jestem sobą i nie boję się. Wszystkie wzloty, każdy dół dzielę z tobą pół na pół. Wszystkie wzloty, każdy dół dzielę z tobą pół na pół.
liczy się nic. Wtedy jak zakochani, kiedy łączy nas rytm, teraz jest ten czas. Ten czas przed nami, przed nami. Znowu robi się szum, kiedy razem z tobą śpiewam i gram. Oni tam, a my tu. Wszystkie wzloty, każdy dół. Dzielę z tobą pół na pół. Wszystkie wzloty, każdy dół. Dzielę z tobą pół na pół. Śpiewanie, gadanie, mówienie, milczenie, pisanie, czytanie, czekanie, kochanie jest pół na pół. Myślenie, mówienie, liczenie, iczenie i cały czas mówię i mówię, to jest pół na pół. Oh yeah. Wszystkie wzloty, każdy dół. Wiele z tobą pół na pół. Wszystkie wzloty, każdy dół. Dzielę z tobą pół na pół. Wszystkie wzloty, każdy dół. Dzielę z tobą pół na pół. A mnie jest niezmiernie miło powitać kolejne niecodzienne kobiety dnia codziennego. Hanna Piekarska, która od 17 lat jest na emeryturze, odkrywa siebie, rozwija zainteresowania, pasje, inspiruje innych. Działaczka społeczna, wolontariuszka, aktywna kobieta w modelingu, reklamie, teledyskach, na planach filmowych, w kampaniach społecznościowych. Zdobywczyni tytułu Kwiat Dojrzałości Aparycji 2023. Szczęśliwa kobieta po prostu, bo nauczyła się być szczęśliwa. Witaj, Haniu. Dobry wieczór Państwu. Joanna Rekfaber, specjalistka psychologii pozytywnej, mentorka i przedsiębiorczyni. Certyfikowana trenerka metody Points of View. Ekspertka największego programu aktywizacji zawodowej kobiet w Polsce Sukces to ja, Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Autorka felietonów publikowanych na łamach portali sukcespisanyszminką.pl i onet.pl. A prywatnie kobieta szczęśliwa, mama Alicji i Gustawa, wielbicielka ruchu, podróży, dobrej książki i herbaty. Witaj, Jasiu. Dobry wieczór, witam serdecznie. I Alicja Faber, studentka Politechniki Łódzkiej, koordynatorka wymiany kulturowej dla studentów z programu Erasmus, miłośniczka tańca, mamy coś wspólnego, kuchni azjatyckiej, włoskich klimatów i dobrej kawy. Dobry wieczór, Alicja. Dobry wieczór. Pozwolicie Państwo, że zacznę od Hani, dlatego że miała być dzisiaj z nami mama Hani, pani Zofia Czarnecka. Natomiast myślę, że to będzie ogromna niespodzianka, bo dzisiejsze czasy dają nam takie możliwości, że pani Zosia jest z nami. Poprosimy o film. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Zofia Czarnecka. Skończyłam w marcu 95 lat.
dużo, to czy mało. Jestem mamą Hani Piekarskiej, która wraz z Adą Jabłońską zaprosiły mnie do udziału w tym wydarzeniu. Niestety nie mogę być osobiście, bo zdrowie spłatało mi figla i musiałam zostać w domu. 20 kilka lat temu podjęłyśmy obie z Hanią decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Dzisiaj z perspektywy czasu stwierdzam, że była to bardzo dobra decyzja dla nas obu. Pomagamy sobie wzajemnie, możemy na siebie liczyć w każdej sytuacji, nawet bardzo trudnej. Możemy rozwiązywać te problemy i wiem, że moja córka będzie o mnie dbała, na pewno nie opuści mnie w chorobie. Życzę wszystkim uczestnikom wspaniałego wieczoru, a Adzie Jabłońskiej bardzo serdecznie życzę sukcesu. Gdyż to nagranie przygotowała Hania Piekarska, trzymając telefon w ręku. Może nie jest to nagranie, nie było bardzo profesjonalne, ale to było po prostu naturalne. Hania, córka, mająca 72 lata, ja tylko odrobinę zmontowałam, ale wszystko to Hania. I Haniu, te kwiaty bym bardzo prosiła, żebyś przekazała mamie z okazji jej dopiero co skończonych 95. urodzin. A Państwa poproszę o ogromne brawo, bo to takie nagranie. Haniu, są emocje we mnie są też. Emocje. Ja bym chciała Ciebie zapytać, co takiego odkryłaś w mamie, kiedy po tylu latach, no w wieku już dojrzałym, zamieszkałyście razem? Odkryłam w mojej mamie kobietę. To, że zamieszkałyśmy razem, nie ograniczyło nas w żadnych naszych pasjach, zainteresowaniach. Każda znalazła wolność, przestrzeń dla siebie i to jest cudowne. Wspieramy się, jesteśmy oczywiście na co dzień mamą i córką, ale też zobaczyłam, o czym marzyła moja mama, jakim jest człowiekiem, jakie wpoiła mi wartości, które jednak idą ze mną dzięki niej, jaką jest wspaniałą kobietą, też zawsze społeczną, oddaną, wrażliwą na ludzi, na innych, co też, mam nadzieję, niosę z sobą. Wspieramy się. Przekonałam się też, że nie wszystkie marzenia i plany mamie się spełniły, o czym kiedyś może tak nie rozmyślałam. Teraz dłużej, więcej mamy czasu, słuchamy siebie uważniej. I poza historiami, anegdotami rodzinnymi, jakimiś ciekawostkami, na pewno poznałam jej marzenia. Nie wszystkie jej się spełniły. Chciała być nauczycielką, z powodów zdrowotnych musiała zrezygnować. Po roku studiów poszła na prawo, co nie było jej akurat jakimś marzeniem. Chciała być bibliotekarką, też nie wyszło, ale czyta książki do tej pory, rozwiązuje krzyżówki, jest kobietą, z którą można porozmawiać na każdy temat. Potwierdzam. Jako nastolatka z palcem po mapie sprawdzała kraje i typowała, gdzie pojedzie kiedyś i zwiedzi, bo uwielbia historię, geografię. Udało jej się w części to spełnić. Była w kilkunastu krajach i nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Dwa dni temu zaskoczyła mnie, powiedziała, że w planach jest Portugalia. Postaramy się z rodziną spełnić jej to marzenie, oczywiście, jeżeli zdrowie pozwoli. No i takich planów widzę, że jeszcze kilka ma.
Tak samo wspiera, rozumie moje zainteresowania, jest dumna, pomaga mi oczywiście i... A ja jestem tylko takim teraz aniołem, bo trochę role się odwróciły. Teraz ja jestem czujna, żeby nie przegapić momentu, kiedy ja jestem potrzebna, będę, bo jest samodzielna i nie lubi specjalnie pomocy, ale ja uważam i patrzę, kiedy będę potrzebna i bardziej spełnię swoją rolę jako córki. Brawo, czyli odkryłyście na siebie właśnie, jakby można powiedzieć, na nowo i bardziej już jako kobiety. Jako kobiety, tak. Każda była matką, córką, babcią, więc te wszystkie role są za nami i teraz możemy właściwie siebie poznawać i miło spędzać każdy dzień. Życzymy wszystkim tak wspaniałych relacji. Długo, długo. Ogromne brawa dla Hani. Joasiu, prowadzisz różne też warsztaty. Wiem, że się też pojawiły takie o relacjach właśnie matki z córką. Ale powiedz mi, czy istnieje taki, jest taki punkt zwrotny, który wpływa na tą relację matki z córką? Wiesz, Adusia, nie wiem, czy możemy tak generalizować, że u wszystkich będzie punkt zwrotny. Ja mogę powiedzieć, że u mnie był. I to był taki moment, kiedy, no jak to w miarę młoda wówczas mama, pędziłam, słuchajcie, tu jedne zajęcia dodatkowe, tu drugie, tu Ala, tu Gucio mały i tak dalej. Skrzydeł mi dodawały dzieci, ale też, wiecie, gdzieś te wgrane oczekiwania, marzenia, jakie te dzieci mają być, jak ich droga by było fajnie, żeby wyglądała. I pamiętam, że pewna moja koleżanka, będę jej do końca życia za to pytanie wdzięczna, zadała mi pytanie, ja chyba wtedy mówiłam, że Ala jest bardziej introwertyczna ode mnie. Agnieszka mnie zapytała, ale czy ona musi być taka jak ty? I słuchajcie, to był taki moment, że zdarzało wam się kiedyś, na pewno się wam zdarzyło, że stajecie jak w ryci, bo to jest ten moment, te słowa, ta chwila. I musiałam wykonać nad sobą sporą pracę, żeby zrozumieć, że moje dzieci nie są dla mnie, że ja te dzieci chowam, dałam im życie, wychowuję dla świata, dla innych kogoś. Ludzi, dla kogoś. I myślę, że mogę powiedzieć właśnie, że moje macierzyństwo bym podzieliła na takie dwa etapy, przed tym pytaniem i po tym pytaniem. Wcześniej to były oczekiwania, oceny, żeby były dobre, może jakieś paski, a może jeszcze to, a może jeszcze tak, bo świat nam mówi, jak wygląda ta checklista idealnego życia. I mówi nam też, jak wygląda checklista idealnego dziecka, prawda, że tu języki, że to... A jeżeli to dziecko jest inne? Właśnie. A jeżeli ta checklista nie jest nasza? Więc tamten etap, jestem wdzięczna za niego, chociaż trochę żałuję, że Ala musiała, słuchajcie, sobie ze mną dawać radę. Gucio już miał dużo, dużo, syn młodszy lepiej. Natomiast po tym pytaniu troszeczkę zaczęłam, słuchajcie, wykonałam olbrzymią pracę nad sobą. Bo to nie była historia, że Ala jest introwertyczna. To była historia, że ja miałam oczekiwania, które mi nie pozwoliły zobaczyć cuda w moim dziecku. Dziękuję pięknie. To, drodzy Państwo, było właśnie trochę to, jak na samym początku powiedziałam, żeby uświadomić sobie, że przecież ta córka nie będzie moją kopią, tak? Ona jest zupełnie innym człowiekiem. Łączy nas miłość, krew, faktycznie mnóstwo różnych wspólnych cech, ale ona, to dziecko, ma prawo i swoją drogą. I Alicjo, jak ty się czułaś? Jak, powiedz mi, ten moment po tym pytaniu, czy te relacje wtedy właśnie się poprawiły? Ty się przez to stałaś szczęśliwsza, bardziej otwarta na świat? Dla mnie osobiście, ja nie wiem, kiedy był ten punkt zwrotny. Ja go nie miałam w naszej relacji. Dla mnie nasza relacja dojrzewała powoli, jak wino. I robiła się coraz lepsza. Wiadomo, że jak się zaczął mój etap dojrzewania, ten hormonalny, cielesny, to trochę było zawirowań. Ale no... To jest normalne. To jest normalne, trzeba, prawda? Zaakceptować. I po prostu z czasem, jak ja dojrzewałam w swój sposób, mama dojrzewała w swój sposób, to po prostu nasza relacja również dojrzewała. I
Oczywiście w tej relacji jak najbardziej jestem szczęśliwsza niż jak było wcześniej, natomiast czy na życie mi się to przekłada? Również tak, bo wiadomo, że w życiu najważniejsze są relacje, a te z bliską rodziną też są jedne z najważniejszych. I dla córki mama jest chyba najważniejszą taką osobą w życiu. Dokładnie. Dzisiaj łzy popłyną. No, i im szczęśliwsza ta relacja z mamą, no to tym lepsze życie na pewno. Dziękuję bardzo, Alice. Przepiękne słowa. Wiem, że was łączą podróże. Często obserwuję, jak podróżujecie, jak realizujecie każda z was swoją pasję, ale jednak gdzieś macie ten wspólny mianownik. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że zdecydowałyście się przyjąć moje zaproszenie i wystąpić właśnie w tak ważnym projekcie dla kobiet i właśnie wtedy, kiedy mówimy o relacji matki z córką. Bardzo jeszcze raz gorąco dziękuję. Państwa poproszę o ogromny brawo. Gwiazdy, co jasnym światłem lśni. Ta gwiazda cię nie zwiedzie przez wszystkie twoje dni.
poszukaj swojej gwiazdy i sięgnij po jej blask, tej jednej tylko gwiazdy z miliarda innych gwiazd. Poszukaj swojej gwiazdy na jawie i we śnie. Poszukaj swojej gwiazdy, by ktoś nie ubiegł cię. Nie trać z oczu jej, nawet chwili złej. Zawsze za nią idź, aby przy niej być. Śpiesz się, znajdź jej ślad. Nie zatrzymasz lat. Pędzi naprzód czas. Jedno tylko życie masz. Poszukaj swojej gwiazdy, nim wymknie się z twych rąk, nim w popiół się zamieni i wpadnie w pusty mrok. Szukamy jej w odmianie swego przeznaczenia. Szukamy jej w ucieczce od własnego cienia. W przetargu i hazardzie szukamy jej uparcie, lecz zmęczone same sobą nie wiemy, że tuż obok jest. Tak wiele jest radości w każdym dniu i w każdej sprawie prostej. Tak wiele jest radości i tak trudno jest ją czasem dostrzec. A ona jest w nas samych, jeśli znamy słowo, co ją zbudzi. A ona jest wśród ludzi, jeśli tylko mamy im co dać. Autobus rusza w krótki rejs. Z Dyszana biegnę z żartu w żart, z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. I kocham, pragnę, tracę tak, jakby się chwilą stawał rok. Jak gdyby świat wymykał mi się z rąk.
Stara dama znów tańczy sama, gubi czerwony szal. Cztery gamy dla wielkiej damy, a dalej tańczy czas. Wielka dama smutkiem pijana połyka złote łzy. Wielka dama dumna i sama w sukni z wilgotnej mgły. Wielkiej damie na kolanie usiadł wielki czarny kot. Mruży ślepia, liczy złote łzy. Dama gładzi go pod włos. Poszła dola i niedola, poszedł smutny srebrny pan. Wielka dama okręciła szal, no i dalej, dalej w tam. Kiedy dziś patrzę na to pole, które sięgają widnokręgu, widzę, jak idziesz pustym polem, jak mnie wzniesioną żegnasz ręką, jak coraz bardziej się oddalasz, jak coraz bardziej nikniesz w mroku, a ja nie mogę krzyknąć wracaj i zrobić gestu, ani kroku. Tylko ta mgła pod powiekami, tylko tych gwiazd rozbite szkło i przemijaniem ich wiatr gardzi, gdy nagle został pusty dom. Kiedy dziś patrzę na to pole, które sięgają widnokręgu, widzę, jak znowu idziesz polem, jak mnie wzniesioną witasz ręką, jak wiatr ci kołnierz wciąż podwiewa, jak ci zakrywa uszy świstem, żebyś nie słyszała mojej ciszy, jak nagle pęka z brzękiem szklistym. Ale to tylko sen uparty, tylko zła noc i nocy cień i tylko cienia krzak więdnący, na którym kwitły róże dwie. Są tam, da, dysko lowa.
szanowni państwo, i tak oto zbliżyliśmy się do końca dzisiejszego wieczoru. Mam nadzieję, że dla państwa to nie był stracony czas, dlatego że naprawdę niecodzienne kobiety dnia codziennego pracowały kilka miesięcy nad tym, żeby tutaj być i pokazać się, bo projekt właśnie pomaga też spełniać marzenia. Czasami chcemy pójść po czerwonym dywanie, wystąpić na scenie w świetle reflektorów, więc my to spełniamy, jak i również Asia, ja spełniłam twoje marzenie. Tak myślałam, że ona to zrobi. Tak? No, chciałaś mieć córkę, więc jestem, jak ci się podoba. Przed nami już naprawdę finał finałów. Pora podziękować tym wszystkim, którzy się dzisiaj tutaj na scenie pojawili. Tak, tak. Czyli mamy narracja. Wiesława Różańska. I Natalia Malinowska. Zapraszamy na ochronę. To były utwory, teksty piosenek Anny Jantar lub Natalii Kukulskiej, niektóre mało znane. Kogoż teraz wywołujemy? Ja bym tancerzy zawołała. Tancerzy, no też tak myślę. Uwaga, drodzy państwo, Sofia Miniajlo. Hanna Kisło. I Daniel Młynar. A teraz jako w naszym wieku, nie? Dostałyśmy wspomagacza. Dzięki Dani. Tak, teraz ty. Akademia Niecodziennych Kobiet. Serduszko mi bije, jak one tańczą. Przychodzą, same tego chciały. Tak. Ponieważ brały udział w kobiecie którejś i stwierdziły, że nie mogą bez nas żyć. I co poniedziałek przychodzą, uczymy się, chodzimy po dywanie czerwonym albo po parkiecie i dzisiaj też dla państwa zatańczyły. A prowadzi tą grupę właśnie, Joasia jest instruktorem, ja tylko czasami wspieram, ale tak główną instruktorką jest Joasia. Zapraszamy z Akademii Niecodziennych Kobiet. Uwaga! Hanna Pawlak. Ewa Echman. Elwira Samborska-Sawczyk. Paulina Grancz-Krawiec. Katarzyna Ruszyńska. Aleksandra Juszkiewicz. Iwona Wasielewska. Ogromne brawa. Brawa. Dziękuję wam kobiety, że jesteście. Panel dyskusyjny. Dokładnie tak. Zapraszam Hanna Piekarska i oczywiście Zosia, która jest z nami tutaj. Przepraszam, pani Zofia, ale my już tak w tym... Hania Piekarska, brawa. Dziękujemy, że jesteś z nami. Joanna Rekfaber, Alicja Faber. Zapraszamy. Zapraszamy. Kolekcja Kobiety Kwiaty. Andrzeja Cieślika, który jest w naszym Teatrze Spektrum, działający w naszym ośrodku, kostiumologiem, reżyserem, scenarzystą i dzisiaj myślę, że zachwycił tym pięknym ogrodem, podobała który się podlewałam. Zapraszamy Andrzej, nie, pokaż się, a nie, ma tak. Zawsze skromny. I czas na wokalistów. Tak. Proszę państwa, Dominika Rydz-Kancler z córeczką Lilianą oraz chór Słowiki Dominiki. Ogromne, ogromne brawa. Brawa, brawa, brawa. Słowiki Dominiki to chór, dla których śpiew dla kobiet ten udział, prawda, to jest terapia, to jest radzenie sobie z problemami dnia codziennego, więc jak najbardziej
wpisuje się w nasz klimat. Dziękuję Dominiko, że zechciałaś. No i Lilianko, jesteś tam? Dziękujemy, też masz piękny talent. Stań tam, by tam wokaliści dołączą, dobrze? I zapraszamy dalej wokalistów naszych, cudownych. Aleksandra Skonieczna, brawa. I Agnieszka Włodarek. Franciszek Gryglewski. To jest nie zasłaniaj, tak, o właśnie, puśćcie kobietę, o właśnie, jest idealnie, wspaniale. Realizacja światła i dźwięku, Mariusz Bartosik i Daniel Młynarczyk. Brawa, brawa, brawa. Oraz pomoc techniczna, Waldemar Skrzypiński. Brawo, spisał się dzisiaj. Brawo, po raz pierwszy z nami, brawo. Kamera, telewizja Promok i niezawodny Krzysztof Dumka. I machamy. No i uwaga, proszę, uwaga. Proszę Państwa, i najważniejsze dzisiaj, bohaterki dzisiejszego wieczoru. Czyli niecodzienne kobiety dnia codziennego. Ewa Dybka Jazician. Araksi Jazician. Diana Jazician. Brawa! Podniosły nam poprzeczkę tym nazwiskiem, ale dałyśmy radę. Aleksandra Pierzchała i Weronika Pierzchała. Brawa! Brawa! Małgorzata Bartosiewicz, Marta Bartosiewicz. Iwona Oleksiewicz i Aleksandra Oleksiewicz. Brawo! Monika Wilk i Wiktoria Szydłoś. Oraz Grażyna Koza i Katarzyna Koza. Brawa! Brawo! To są właśnie też kobiety, które pokazują, że wychowując dzieci z niepełnosprawnością, można realizować te swoje plany i pasje, i również do tego angażować swoje cudowne córki. Jeszcze raz brawa dla wszystkich brawa. Niecodziennych. Kochane bohaterki. I zapraszamy teraz na scenę panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury imienia Zbigniewa Herberta w Pabianicach, panią Marię Wrzos-Meus. Brawa, brawa, brawa. Skoro już jestem wśród aniołów i również z moją córką i z moją wnuczką na scenie, przepraszam, Dominiko, taka reguła tego programu. Chciałabym również do tej grupy anielskiej zaprosić naszych wspierających zawsze panią prezydent Aleksandrę Jasiczek-Jarmakowską. Zapraszam serdecznie. Oraz panią Alicję Romanowską, która jest naszym aniołem, firma Adamet dla seniora, dla rodziny, i ona po prostu nas wspiera również. Zapraszamy. I za to serdecznie dziękujemy. Chociaż na... Brawo. Dlaczego, proszę Państwa, mówię, że jestem wśród aniołów? Bo to bogactwo, które mamy tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury i ten skarb, który tutaj zaczerpnęliśmy w postaci naszej wspaniałej Adrianny Jabłońskiej i wszystkich naszych pozostałych wspaniałych pracowników, którzy, jak Państwo widzą, są po prostu ludźmi, orkiestrami.
Po prostu to jest nasz skarb, skarb nie powiem narodowy, ale skarb pabianicki i nie tylko. Adriano, po prostu dziękuję ci pięknie za to, za ten twój projekt, za tą twoją wrażliwość i za piękny scenariusz tego przedstawienia, wydarzenia, spektaklu. Nie wiem, można to nazywać naprawdę na tysiąc sposobów. No i oczywiście nasza od zawsze najlepsza we wszystkim Joanna Urbaniak-Woźniak. Również kobieta orkiestra. Bardzo dziękuję. Matka dwóch wspaniałych synów i trzech wnuków. Yes! I córki. Tak, babcia, ale jak dzisiaj... powiedziałam, mama trzech wnuków. No ale oczywiście, no, babcia córki. Trzech wnuków. Pozwolicie państwo, że oddam teraz ten mikrofon naszym aniołom. Dobrze, ja na początku chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani Marii i pozostałym organizatorom za to, że mogliśmy tutaj jako Adamat Pharma być dzisiaj z państwem po raz kolejny. Tym razem już jako partner strategiczny Miejskiego Ośrodka Kultury. Pabianice są dla nas niezwykle ważne, dlatego że tutaj znajduje się nasze centrum produkcyjno-logistyczne. Tutaj inwestujemy w rozwój, tutaj dajemy też zatrudnienie mieszkańcom regionu. I to, co jest dla nas niezwykle ważne, to to, żeby być jak najbliżej naszych pracowników, ich rodzin, żeby uczestniczyć w wydarzeniach ważnych dla lokalnej społeczności. Stąd też nasza wieloletnia współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury. I myślę, że tak naprawdę na ten moment nie pozostaje mi nic innego, jak wyrazić nadzieję, że spotkamy się po prostu na kolejnych wspólnych wydarzeniach. Bardzo dziękujemy. Serdecznie zapraszamy. Drodzy państwo, mnie jak zawsze jest niezmiernie miło być tutaj i stać wśród tylu pięknych i cudownych i wspaniałych kobiet, przede wszystkim empatycznych i kochających. I powiem wam, że to był taki, znaczy nie spodziewałam się tego, ale to był ogromny wieczór, mężczyzn, przepraszam. Nie spodziewałam się tego, ale był to wieczór, który ogromnie mnie wzruszył, ogromnie mnie ucieszył i tak myślę, że przypomniał mi wiele wspaniałych rzeczy związanych z moją mamą i z moimi najbliższymi. I myślę, że to jest bardzo ważne, dziewczyny, że miałyście taką szansę wystąpić tu z mamami, a mamy ze swoimi córkami, bo to myślę jest taki prezent na całe życie. I chciałam wam powiedzieć, że ja teraz pójdę do domu i powiem swojej mamie, że ją kocham. I zróbcie to samo. No i dotarło. Brawo. Dziękujemy bardzo. Czyli przekaz poszedł w świat. Ja tylko jeszcze odrobina prywaty, ale bardzo krótko, proszę się nie przejmować. Ja dzisiejszy wieczór i dzisiejsze wydarzenie chciałabym, chyba że się wzruszę, dedykować mojej mamie i mojej córce. To ja tobie, mamuniu. No i co, drodzy państwo? Najwyższa pora, żeby zaśpiewać razem. Zaśpiewajmy, prawda? Razem. Finał. Wokalistów proszę tu bliżej. Dzień, wspomnienie lata. Dzień, słoneczne ćmy. Nagle w tłumie w samym środku miasta. Ty, po prostu ty. Dzień, godzina zwierzeń. Dzień, przy twarzy twarz. Szuka pamięć poplątanych ścieżek. Lecz czy znajdzie nas? Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz, o popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o popatrz. Jak
porywa i spojrzenia, biegnie światłem smugę dzieja. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. Moje. I teraz poprosimy tylko niecodziennego zdjęcia. Dzień, powrót na podróż. Dzień, podanie rąk. Aha, ale niebo całe jeszcze w ogniu. Chcę zatrzymać wzrok. Tyle słońca w całym mieście. Widziałeś tego jeszcze, popatrz, o, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani, popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa i spojrzenia, biegnie światłem smugę zienia, popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci głowy też. La 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 la. I cała sala śpiewa. La 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 la. Jest dobrze. La 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 la. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że to dzisiejsze wydarzenie, że projekt mojego autorstwa mógł, balkon kiwa mocno, serduszkując, że ten projekt mógł się odbyć. Ja miałam ogłosić, że to był piąty i ostatni. A ja miałam zrobić tak.